ale porozmawiamy też o dostawach amunicji dla Ukrainy oraz o tym, czemu kanclerz Niemiec jeszcze rozmawia z Putinem, a także o kolejnych kłopotach Donalda Trumpa. Prokuratura w Nowym Jorku prowadzi postępowanie w sprawie przekazania przez Donalda Trumpa byłej gwieździe porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów w 2016 roku za milczenie w sprawie ich rzekomego związku. Trump twierdzi, że zostanie w tej sprawie aresztowany i wzywa swoich zwolenników do protestów. Więcej świata. Zaczynamy. Nowy porządek światowy i państwa, które podobnie myślą o pokoju, muszą ze sobą współpracować, tak powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem Kisidą. Szef polskiego rządu dodał, że z niepokojem patrzy na spotkanie w Moskwie między prezydentem Chin Xi Jinpingiem a rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Japoński premier do Polski przyjechał po swojej niespodziewanej wizycie w Kijowie.